Dzisiaj będę opowiadała o elektryce, jak sobie poradzić z oświetleniem, jak poradzić sobie z gniazdami prądowymi, ile tego wszystkiego potrzebujemy i gdzie to rozmieścić, jak zrobić to po prostu samodzielnie, jak to ustalić ze firmą wykończeniową albo z elektrykiem, tak żebyście po prostu sobie sami z tym wszystkim mogli poradzić. Ja tutaj będę robiła to na podstawie informacji z mojej książki oczywiście. To jest książka Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Można sobie darmowe streszczenie pobrać na stronie książka.atoato.pl albo wejść po prostu na stronę atoato.pl i tam będzie podlinkowanie. Ja już tutaj sobie udostępniam to, co jest dla mnie ważne. Ok. Mam udostępnienie strony. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Ok. Witam wszystkich. Widzę, że osoby powoli się pojawiają. Od tego, od czego zacząć? Słuchajcie, jeżeli musicie sobie sami poradzić z urządzeniem wnętrz, jeżeli sami musicie ustalić, co byście chcieli przerobić, to ten live właśnie jest dla Was. Opowiem o oświetleniu, opowiem o gniazdach, opowiem o takich rzeczach, o takich błędach, które najczęściej popełniamy przy urządzaniu. I mam nadzieję, że dzięki temu po prostu łatwiej sobie poradzicie. Jak ustalić liczbę tych gniazd, ile tego musi być zrobione? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakim stanie kupujecie dom albo mieszkanie. Czy jest to dziura w ziemi, czy ten budynek istnieje, czy to już jest stan deweloperski, cała elektryka jest położona. Jeżeli mamy już wszystko zrobione, a chcielibyśmy mieć to zrobione dobrze, to na pewno jakieś zmiany instalacji są potrzebne. Świetnie, jeżeli mieszkanie bądź dom, który budujemy bądź kupujemy, nie ma jeszcze tych instalacji zrobionych, dlatego że wtedy możemy bardzo dużo ustalić. I żeby tak naprawdę dobrze zaplanować wszystko, powinniśmy mieć zrobiony projekt funkcjonalny. W jednym z live'ów o tym mówiłam, jak zaplanować układ funkcjonalny. Możecie sobie do tego live'a wrócić. I dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli wiemy, gdzie będzie znajdował się stół, gdzie będzie znajdowała się sofa, jaki będzie układ kuchni, gdzie będą po kolei jakie sprzęty, będzie nam o wiele łatwiej ustalić, jak chcemy mieć dane pomieszczenia oświetlone i gdzie tak naprawdę realnie potrzebujemy mieć gniazda prądowe. I teraz tak, ja może zacznę od tego, jakie są rodzaje oświetlenia. Ja to zawsze tak dzielę na trzy grupy. Oczywiście oświetlenie może być różne, ale ja dzielę oświetlenie na trzy grupy, czyli oświetlenie ogólne, dekoracyjne i punktowe. I teraz to nie oznacza, że w każdym pomieszczeniu mamy zrobić, nie wiem, trzy lampy albo wszędzie muszą być jakieś punkty świetne, żeby to wszystko, żeby całe to pomieszczenie było dobrze doświetlone. Chodzi o to, że jak spędzamy jakiś czas w danym pomieszczeniu, to robimy różne rzeczy w tym pomieszczeniu. Czyli nieraz potrzebujemy, żeby to światło było bardzo intensywne, na przykład jak sprzątamy, jak coś musimy, nie wiem, zacerować, uszyć, jeżeli chcemy coś precyzyjnie wykonać, jeżeli chcemy sobie usiąść i poczytać, musimy mieć dobre natężenie tego światła, dobrą ilość tego światła. I żeby coś takiego uzyskać i mamy na przykład duży salon, to jeżeli powiesimy w tym salonie jedną lampę z jakimś wielkim kloszem, która będzie przesłaniała nam oświetlenie, to my tak naprawdę nie mamy szans na to, żeby tam była dostateczna ilość światła. Dlatego jeżeli chcemy zostawić ten jeden wypust kablowy, który jest na suficie i chcemy mieć tylko jedną lampę, to musimy znaleźć takie oświetlenie, które będzie miało kilka źródeł światła, czyli kilka żarówek, nie wiem, LED-owych, energooszczędnych, w zależności co wybierzecie. Jak kupujemy gotowe mieszkanie i ono już jest zrobione pod względem elektryki, najczęściej jest to jeden punkt, dwa punkty na dane pomieszczenie. Przy mniejszych pomieszczeniach najczęściej jest to punkt jeden na środku. I nie zawsze my możemy mieć ochotę na to, żeby na środku naszego salonu wisiała lampa, nie wiem, z trzema żarówkami albo trzy klosze. Bardzo często chcemy, żeby, nie wiem, w strefie stolika kawowego gdzieś pojawiło się oświetlenie, może gdzieś przy fotelu chcemy mieć jakąś lampę stojącą albo wiszącą, która nam doświetli, bo bardzo lubimy czytać. W strefie tam, gdzie jest stół, na przykład chcielibyśmy mieć kilka punktów światła, które nam ładnie ten stół doświetlą. Może chcemy mieć oświetlenie naokoło wnętrza i te wszystkie rodzaje oświetlenia,
One będą spełniały właśnie różnoraką rolę i dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli, gdzie dane elementy tego wyposażenia będą się znajdowały. I oświetlenie ogólne, tak jak mówiłam, jest to takie oświetlenie, które to może być jedna lampa na środku, ale to może być na przykład jakiś profil LED-owy, który jest naokoło pomieszczenia. To mogą być jakieś kinkiety, które są naokoło, które dadzą na przykład bardzo dużo światła, mają możliwość regulacji tego natężenia światła. To mogą być różne rodzaje oświetlenia, ale one nam dają to oświetlenie ogólne tak, że będziemy w stanie to mieszkanie, to dane pomieszczenie posprzątać i że będziemy mogli coś w danym miejscu zrobić. Oświetlenie dekoracyjne to może być oświetlenie w postaci lampy wiszącej, jakiegoś ozdobnego abażuru, kinkietu, jakaś niesamowita lampa, ale może być to też oświetlenie LED-owe, które będzie podświetlało na jakąś ścianę z cegłą albo z jakąś masą betonową, albo jakiś piękny obraz, który tam będzie na tej ścianie wisiał. To może być cały sufit podwieszany. To mogą być takie nietypowe elementy, które nam dają światło dekoracyjne i same w sobie są ciekawe. Albo światło jest ciekawe, na przykład może zmieniać kolory, może być różne natężenie tego światła, albo sama oprawa oświetleniowa może być jakaś wizualnie bardzo atrakcyjna. I trzecim rodzajem oświetlenia to jest oświetlenie punktowe. Jak sama nazwa mówi, ono jest skierowane w dane miejsce. Kąt tego padania światła może być różny, jest zależny od źródła światła. Czyli możemy mieć różny kąt padania tego światła i w zależności od tego, jaką kupimy żarówkę, tak ona będzie świeciła i to można też sprawdzić przy zakupie. I teraz jeśli chodzi o oświetlenie punktowe, to mogą być lampy, tak jak tutaj widzicie na zdjęciu u mnie, to jest jakaś tam lampa, tubka, która wisi gdzieś w sypialni przy łóżku. Może to być lampa taka, która się wygina. Ja zobaczę, może tutaj coś pokażę. To może być lampa, która jest gdzieś nakierowana w dane miejsce. Zobaczę sobie, czy na homebooku coś Wam będę mogła pokazać. O, na przykład to może być źródło punktowe, które gdzieś nam coś oświetla. Może nam oświetlać obraz. Może być to lampa stojąca podłogowa, która będzie doświetlała nam część na przykład przy sofie, żebyśmy mogli czytać. To mogą być różnego rodzaju kinkiety na ramieniach. Gdzieś, gdzie to źródło jest stricte skierowane w dane miejsce i będzie spełniało konkretną, bardzo konkretną funkcję. I teraz, jeżeli pomyślimy o tych wszystkich aspektach, co my tak naprawdę chcemy robić, czym chcemy się zająć w danej przestrzeni, w danym miejscu, będzie nam też łatwiej jak gdyby zaplanować to oświetlenie. Tutaj na tym zdjęciu po prawej stronie widzimy łazienkę i w tej łazience mamy sufit podwieszany i zobaczcie, światło strumieniowo wydobywa nam się wokół tego sufitu. Jest to profil LED-owy z paskiem LED-owym, który w środku jest. A tutaj mamy jakieś, tutaj tego nie będzie widać, ale mamy dwa punkty, które są doświetlające. I teraz tak naprawdę w łazience będziemy mieli jeden punkt najczęściej na suficie, jeżeli ta łazienka jest mała i możemy tam zrobić po prostu zwykły plafon, który będzie na dwa źródła, trzy źródła światła i to nam doświetli całą łazienkę. Ale możemy mieć ochotę na coś więcej, na jakieś bajery, na właśnie to światło, które będzie dekoracyjne, a jednocześnie może być takim światłem bardzo ogólnym. Bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład profil LED-owy i zrobimy go naokoło i włożymy do niego pasek LED-owy, który będzie bardzo mocno świecił, a będziemy mieli regulację natężenia poprzez właśnie taki przełącznik, ściemniacz, to będziemy mogli mieć zarówno takie nastrojowe oświetlenie do kąpieli, jak i bardzo takie mocne, które spowoduje, że będziemy mogli sobie, nie wiem, szorować szczoteczką fuki. Także za pomocą nawet jednego oświetlenia możemy uzyskać te wszystkie rodzaje oświetlenia, tak żeby różne rzeczy w danej przestrzeni móc sobie robić. Ja tylko sprawdzę, czy u Was jest wszystko ok. Ok, dobra. Widzę, że wszystko w porządku. I teraz tak. Na które rzeczy musicie szczególnie zwrócić uwagę? Ja mam tutaj, to będzie pewnie troszeczkę niewyraźne, ale to są te punkty, o których będę Wam mówiła. Czyli po pierwsze, żeby nie przesadzać zbyt dużą ilością właśnie tych punktów świetlnych, gniazd, żeby tego robić nie za dużo, żeby zastanowić się, ile tego tak naprawdę będziemy potrzebowali i w których miejscach. Wypusty na lampy na suficie nie muszą znajdować się na środku pokoju, to też mówiłam. Czyli możecie zrobić tak, że macie oświetlenie wokoło pomieszczenia albo wzdłuż tylko jakiejś ściany. Możecie do tego zrobić jakieś kinkiety, możecie zrobić lampy, które są w różnych punktach.
czyli nad stolikiem na przykład kawowym, gdzieś nad stołem głównym, gdzieś w jakiejś strefie doświetlającej. Jeżeli mamy bardzo dużo pomieszczeń, ja zobaczę, czy na mojej stronie bym mogła tego pokazać. Jeżeli mamy bardzo duże pomieszczenie i chcemy je dobrze doświetlić, to możemy zastosować więcej źródeł światła. Czyli zobaczcie, tu mamy oświetlenie jakieś dekoracyjne. Tu mamy belki drewniane, na których są przymocowane szyny takie z przewodami, z lampami, które mogą być regulowane i one mogą nam dać właśnie oświetlenie punktowe. Ale jeżeli wszystkie je włączymy, możemy mieć też oświetlenie ogólne, które nam ładnie wypełni całą przestrzeń. Możemy mieć różnego rodzaju tubki na suficie, różnego rodzaju, słuchajcie, plafony. Ja Wam pokażę jeszcze plafony i oświetlenie takie bardziej techniczne. Zobaczcie. To mogą być lampy z jakimiś żarówkami LED-owymi, które mogą się wyginać pod różnym kątem. Pojedyncze, podwójne, potrójne, tak jak jest tutaj. Mogą być to plafony na kilka źródeł światła, to o czym przed chwileczką mówiłam. Możemy mieć lustra, które są na przykład podświetlane nie tylko LED-ami, tak jak pokazywałam, ale też światłem liniowym. Chodzi po prostu o to, żeby to pomieszczenie dosyć mocno doświetlić, ale też żeby nie przesadzać, bo za każde dodatkowe zmiany, dodatkowe punkty, jeżeli elektryka była już wykonana, będziemy musieli po prostu dopłacić. Teraz tak, to może jeszcze przejdziemy do kilku innych projektów. Zobaczcie, oświetlenie dekoracyjne to może być również plafon, który jest na przykład na 5 albo na 4 źródła światła. Mogą być lampy do czytania, które będą stojące, ale mogą być też lampy, które wychodzą nam z sufitu i są na ramieniu. To jest na przykład oświetlenie typowo, zobaczcie, dekoracyjne tutaj. Kinkiety, które są gdzieś przy lustrze w jakimś tam pomieszczeniu, które się znajduje dla gości, albo na przykład w łazience. Chodzi też o to, żeby to źródło światła nie było za słabe. I tak naprawdę klosz może nas ograniczać w pewien sposób, ale źródło światła jest w sumie najważniejsze, bo od niego zależy tak naprawdę, ile tego światła będziemy mieli. Pokażę Wam jeszcze inne rozwiązania. Zobaczcie, tutaj mamy liniowe oświetlenie. Mogą być to zarówno żarówki, świetlówki energooszczędne, jak i oświetlenie LED-owe. Możecie tak naprawdę wszystko zrobić na oświetleniu LED-owym, które jest oczywiście energooszczędne i które bardzo, bardzo Wam polecam. Jeżeli macie jakieś nietypowe, zobaczcie, zabudowy, to też możecie sobie zamówić u stolarza, żeby w płycie meblowej, w Waszym meblu, prowadził Wam taki profil LED-owy. Tutaj akurat jest profil LED-owy włożony firmy Kluś, także możecie sobie też sprawdzić, bo oni mają bardzo dobrej jakości profile. I takie samo profile możecie też, zobaczcie, zrobić tutaj na przykład w łazienkach, tak jak tutaj też pokazywałam, gdzieś wzdłuż lustra. Tylko zwróćcie uwagę na to, żeby kupować do tych profili LED-owych paski LED-owe, zobaczcie tutaj też, paski LED-owe, które są dosyć mocne, tak żebyście mogli zrobić jaśniej i ciemniej i żeby właśnie zastosować rodzaj ściemniacza. I teraz w ogóle, jak sobie z tym wszystkim, słuchajcie, poradzić? No, najlepiej, jeżeli weźmiecie rysunek od dewelopera. Ja też mówiłam o tym w odcinku dotyczącym tego, jak zaplanować funkcjonalnie w ogóle wnętrza. I tam, jeżeli już macie naszkicowane mniej więcej, gdzie co jest, możecie sobie wziąć zwykły ołówek, długopis i na tym rysunku pozaznaczać te punkty, gdzie będzie znajdowało się dane oświetlenie. Czyli ja chcę tutaj nad stołem, ja chcę mieć tutaj, ja chcę mieć na przykład pod szafkami jakimiś kuchennymi profil LED-owy, zaznaczyć na jakiej wysokości, porozmawiać ze stolarzem, jak on to wykona, jak zrobił Wam na przykład jakąś dokumentację taką techniczną tego mebla, to będziecie wiedzieli, na jakiej wysokości taki wypust pod taki profil LED-owy musi się znaleźć. Pamiętajcie, że musicie mieć zasilacze do tych LED-ów, dlatego jeżeli macie na przykład szafki jakieś górne, zaraz Wam może to pokażę. Jeżeli macie jakieś szafki górne, to dobrze by było, żeby w danej szafce to schować. Czy tu będziemy mieli jakieś szafki? Zobaczcie, tu jest profil LED-owy i tu jest profil LED-owy. Ja tylko zobaczę, czy Wy mnie dobrze widzicie. Witaj Agnieszka. Cześć Marika, cześć Maciej. Zobaczcie, jak macie jakieś pytania, to dajcie znać, jak Wam się podoba, dajcie znać. Wyskoczył mi w ogóle komunikat, że jakaś nowa opcja jest
ankieta czy coś takiego, że możecie tutaj się dzielić informacjami, ale nie udało mi się tego uruchomić. Mam nadzieję, że następnym razem mi się uda. Okej. Ja siebie troszeczkę może tutaj zniżę i zmniejszę, żebym była mniejsza, żebyście więcej widzieli. Okej. I teraz zobaczcie. Chwilka, bo tutaj uciekło mi. Tutaj mamy pod szafkami profil LED-owy, tu i tu. I w górnej szafce na półce, jeżeli już wiecie, gdzie będzie ta półka, bo stolarz Wam to ustalił, możecie zrobić, położyć zasilacz. I wtedy to wszystko, te kable wszystkie będą pochowane, ten zasilacz się tu u góry znajdzie i nie będziecie mieli żadnego problemu. Tak samo, jeżeli chcielibyście gdzieś podświetlić jakąś ścianę, to też możecie sobie zobaczyć, czy to będzie widoczne. Chyba nie. Jeżeli na przykład macie gdzieś tutaj wzdłuż profil LED-owy, tak jak ja, o, ja mam tutaj profil LED-owy. I tutaj w górnej części szafy jest zasilacz. I tutaj wystarczy zrobić podłączenie do tego, ale oczywiście musicie wymyślić, że coś takiego potrzebujecie i chcielibyście. I po prostu elektryk zrobi Wam podłączenie. I na ścianie możecie zrobić sobie włącznik na przykład z funkcją ściemniania. I wtedy mieć dodatkowy jakiś efekt świetny. Takich rozwiązań jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. I teraz wracając do naszych punktów. Kolejny punkt to jest, bo mam właśnie zapisane, że są to listwy, słuchajcie, i profile LED-owe. I one mogą podświetlać ściany, mogą podświetlać meble, mogą być pochowane, mogą być widoczne, mogą być, sufit może być leciutko podkuty i można taki profil schować. I takie profile, o których ja mówię z firmy Kluś, one mają niektóre 6 mm. To jest tak zwany profil, chyba mikroalu się nazywa. I on ma tylko 6 mm, czyli on jest, słuchajcie, no taki malutki. I bardzo łatwo w meblu go schować. Teoretycznie można nawet podkuć sufit i go tam umieścić. Możecie też wziąć takie troszeczkę większe, na przykład na 12 mm. I one mają takie ładne łopateczki po bokach, czyli jeżeli na przykład ktoś będzie Wam robił takie wąskie bruzdowanie w suficie, a się okaże, że nie umie tego zrobić idealnie, to te łopatki ładnie też to zakryją, ale są też profile takie większe, grubsze, gdzie tych pasków wchodzi więcej i możecie cały dom tak naprawdę zrobić, słuchajcie, tylko w profilach LED-owych albo w lampach LED-owych. Ja zobaczę, czy ja mam gdzieś na stronie mojej, bo ja robiłam takie projekty. I słuchajcie, bardzo dobrze to wyszło. Można oczywiście wszędzie podłączyć natężenie tego światła. O, na przykład jeden z projektów to jest taki. Tutaj były właśnie profile, chyba Technik. Ja zaraz zobaczę, czy Maciej jest, czy on może mi tutaj... Są profile LED na 230... Tak, są profile na 230 oczywiście, ale z tego, co pamiętam, nie dam sobie ręki odciąć, one mają już ograniczone wymiary, czyli nie można sobie dowolnie docinać i robić różnych jakichś elementów, Maciej. Ale może się mylę. Nie wiem, czy jest Maciej Kluś, on może wysłać link do tych profili, o których mówię, Technik. Także może później Wam to pokażę, jeżeli on to wyśle. I teraz tak, żebym nie zgubiła tutaj wątku. I całość możemy zrobić, słuchajcie, w suficie podwieszane sobie ukryć i ładnie będzie nam to wszystko doświetlało. Te profile, o których ja teraz mówię, one są naprawdę bardzo fajne, bardzo estetyczne. I też możecie zrobić sobie natężenie tego światła i zrobić jaśniej, ciemniej i zastosować gdzieś tylko jedną lampę dekoracyjną albo w jednym miejscu tylko lampę dekoracyjną i reszta będzie po prostu pochowana, a jednocześnie będziemy mieli różne możliwości doświetlania tej przestrzeni, szczególnie jak jest wieczór i jest ciemno. Zobaczcie, tu jest toaleta zrobiona, lekko wysunięta, to jest gabarit cały zabudowany w masie betonowej i tutaj od tyłu jest przyklejony profil LED-owy, który ładnie doświetla nam całość. Mogą być to też rzeczy w sypialni, mogą być to różnego rodzaju lampy LED-owe, które się znajdują w łazience. Także tych możliwości, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę dużo. Kolejny punkt to jest, zaraz Wam powiem, co tu jest najważniejsze, żeby mieć, jak gdyby, żeby zachować to, o czym ja mówiłam. Jak mamy zaplanowane całe wnętrze, żeby w danych miejscach, w których my potrzebujemy to oświetlenie, żeby ono się znalazło. Czyli jeżeli leżymy na przykład w łóżku i lubimy dużo czytać, to nie robimy sobie tam jakichś delikatnych lampeczek, które gdzieś tam wiszą nam niżej nawet niż głowa się znajduje,
Tylko albo robimy to takie lampy, które nam wiszą wyżej i dosyć mocno świecą, albo możemy zrobić sobie właśnie natężenie tego światła, że jak już nie chcemy czytać, to mamy możliwość zmniejszenia, regulacji tego natężenia światła. Albo możemy zrobić sobie różnego rodzaju kinkiety, albo możemy postawić lampki stojące przy łóżku, tak żeby po prostu mieć możliwość zmiany. Zmiany, że możemy włączyć raz jedną, a raz drugą lampę. Ja zaraz zobaczę, czy ja gdzieś to mam tutaj pokazane. Nie pamiętam, czy teraz będę miała tutaj to zrobione. W którym projekcie ja bym mogła to Wam pokazać? Tak na szybko nie pamiętam. O, zobaczcie. Tu jest na przykład, tu są kinkiety z regulacją, czyli możemy wyginać te lampy. Ale możemy też zastosować lampy, które będą nam wisieć. Ja nie pamiętam teraz, co tu mieliśmy. Tu mamy, akurat mamy stojące i kinkiety, ale tego nie będzie widać. Więc jeżeli będziecie właśnie planowali to oświetlenie, to zastanówcie się, które dla Was będzie najkorzystniejsze, a później dopiero wybierajcie tą estetykę. Tak, żeby po prostu mieć możliwość ustalenia na samym początku tej elektryki, no bo jeżeli Wam, jak już będziecie mieli te wszystkie wypusty zrobione i wszystkie gniazda prądowe, to później ta zmiana no, wiąże się z jakimiś przeróbkami, z jakimiś kosztami i żeby jak najmniej tego zrobić. Oczywiście, jeżeli coś ustalicie, a nie wiem, po 2 miesiącach znajdziecie jakąś super lampę i będziecie chcieli coś zmienić, to wykonawca Wam to zrobi. Ale różnie to bywa z kosztami. Zależy, ile, jak daleko tą lampę trzeba przesunąć, czy trzeba malować ścianę od nowa, czy jest jakaś, nie wiem, tapeta albo jakaś masa jest położona i trzeba robić to od nowa. Lepiej to przemyśleć na samym początku. I teraz tak, co ja bym chciała z takich najważniejszych rzeczy Wam jeszcze powiedzieć? Może troszeczkę o włącznikach czy łącznikach światła. Najczęściej łączniki światła robimy na wysokości, słuchajcie, 110-120 cm. Zaraz Wam tutaj pokażę. 110-120 cm. To już są gniazda. Tak, tutaj. Nie wiem, czy to będziecie w ogóle widzieli ten tekst. 110-120 cm od podłogi. Ale bardzo wygodne jest robienie łączników na wysokości około 80 cm. Dlatego, że wtedy nie podnosimy ręki do góry, tylko mamy ten łącznik niżej. I one są z mojego doświadczenia trochę mniej widoczne i bardziej wygodne dla niskich osób, dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych. Więc powiem szczerze, że ja jestem tak przyzwyczajona do takich, chociaż w biurze mam wyżej, w domu mam niżej. Możecie sobie to posprawdzać. Ale zastanówcie się, czy takie niższe łączniki nie będą dla Was wygodniejsze. Szczególnie jeżeli znajdziecie się w jakimś mieszkaniu albo domu, w którym takie rozwiązanie jest zrobione. Dzisiaj cały dzień gadam. Mam nadzieję, że nie wyschnie mi w gardle. Czy to, słuchajcie, jest dla Was, to co opowiadam, jest dla Was jasne? Zobaczymy. Maciej napisał, tak, mam rację. Maciejowi pewnie chodziło o to, że są docinane, że nie są docinane te profile na 230, czyli nie potrzeba zasilaczy. No właśnie, coś za coś. Jeżeli mamy jakieś nietypowe rozwiązania, na przykład to zobaczcie, tak jak tutaj, mamy zdjęcie właśnie w tym głównym poście, który tu pokazuje i tu mamy profil LED-owy schowany. No tutaj aż się prosi, żeby sobie to dociąć, nie? Bo jeżeli nie dotniemy, no to światło do końca nie będzie po prostu nam dochodzić. Także okej, dobra. Ja wrócę do siebie. I teraz tak. Taki troszeczkę błąd, który często się popełnia, nawet nieświadomie, to jest ilość tych włączników gniazd prądowych obok siebie, które wkładamy w dane miejsce. Pamiętajcie, że jeżeli mamy kilka włączników albo włączniki z gniazdami prądowymi, na przykład w kuchni, czy w sypialni przy łóżku, czy w łazience, żeby nie przekraczać liczby 5, dlatego że bardzo dużo producentów nie robi ramek, tak
takich obok siebie. Może ja to pokażę. Ja wam to pokażę. O tutaj. Nie robi ramek takich większa niż ilość 5. Oczywiście są producenci, którzy robią większą ilość. Na przykład niektórzy robią 6 i tak dalej. Ale jeżeli chcemy, powiedzmy, kupić w jakimś markecie, to sprawdźcie, jaka jest maksymalna ilość. Bo jeżeli zrobicie na przykład pionową linię i będziecie mieli tam 8 włączników, no to średnio to będzie wyglądało. Będziecie musieli zrobić na przykład ramkę, nie wiem, 4-4 albo tam 5-2 i tak dalej, sobie tam pokombinować. Więc tutaj musicie uważać, żeby też nie przesadzać, tak? Czyli żeby tak sobie to zaplanować, te rodzaje włączenia, włączniki, żeby nie było ich za dużo. I teraz ja tu mam, słuchajcie, gdzieś takie symbole. O. I teraz tak, jak oznaczać to na rysunku? Jeżeli mamy rysunek, ten, o którym mówiłam, od dewelopera, nie musicie się trzymać mojego oznakowania. W internecie jest mnóstwo różnych rodzajów symboli do tego, jak zrobić różne rzeczy, ale chciałabym, żebyście dobrze to sobie opisali. Czyli jeżeli macie schody i chcecie, żeby były włączenie światła u góry i na dole albo gdzieś jeszcze na korytarzu, musicie zastosować tak zwany łącznik, zobaczcie, schodowy. Jeżeli to są dwa punkty, gdzie uruchamiamy światło i z jednego punktu i z drugiego, czyli na parterze na przykład i na górze. Jeżeli chcemy po drodze na korytarzu, jeszcze gdzieś w długim korytarzu wyłączyć światło przy sypialni, musimy zastosować jeszcze jeden łącznik krzyżowy. Jeżeli macie z tym problem, możecie też to omówić z elektrykiem i na przykład zrobić zwykły symbol, o zobaczcie, takiego łącznika i napisać, że chcecie A, A i A. Wtedy on się zorientuje i on sobie naprawdę z tym poradzi. Wtedy nie musicie robić, że to jest schodowy, to jest łącznik krzyżowy i w ogóle o co tu wszystkim chodzi, ale zastosujcie litery. Chciałbym, żeby na przykład ta lampa, żeby tą lampę mógł włączyć tu, tu i tu. I jeżeli zrobicie te literki albo cyferki, to on już będzie wiedział. I w ten sposób oznaczacie sobie wszystko po kolei. Jeżeli macie jakieś lampy, możecie zrobić zwykły krzyżyk. Jeżeli macie kinkiety, możecie zrobić krzyżyk z kreseczką. Tam, gdzie macie sprzęty, gdzie jest potrzebna siła trzecia faza, możecie zrobić sobie gniazdo prądowe i wpisać trójkę albo zrobić adnotację siła. Albo jak chcecie przenieść tą siłę, możecie sobie tam zaznaczyć. Gniazdo pojedyncze, zrobić po prostu taki łuk, kreseczka. Jest dużo symboli, możecie sobie inne zastosować. Jeżeli chcecie mieć gniazdo podwójne, możecie zaznaczyć dwójkę. I teraz przy tym gnieździe podwójnym się troszeczkę zatrzymam, dlatego że chciałabym wam zwrócić uwagę na to, jakie rodzaje i ile puszek macie w ścianie. Jeżeli macie pojedynczą puszkę w ścianie, ale chcielibyście mieć tych gniazd prądowych więcej, ale nie chcecie płacić, nie wiem, elektrykowi, żeby robił kolejne i żeby mieć takie dwie ładne w ramce, możecie, zobaczcie, zastosować takie gniazdo podwójne, wtyczkowe z bolcem ochronnym. Zobaczcie, w ramce, to jest ramka, ja wam zaraz powiem, jak ona się nazywa, bo tam nie będzie na tym rysunku widać, fachowo. Zaraz wam powiem, jak ona się nazywa fachowo. Ona się nazywa, to jest gniazdo podwójne wtyczkowe z bolcem ochronnym w ramce półtora krotnej. Tak to się nazywa fachowo. Ale tak czy siak, jak będziecie robili sobie ten symbol taki, że chcecie podwójne, to możecie powiedzieć, że w jednej puszce chcę mieć dwa gniazda albo chcę mieć dwie osobne puszki, żeby to ładniej wyglądało. I w ten sposób po prostu to zaznaczacie. Pojedyncze gniazdo będzie wyglądało tak, te podwójne w jednej puszce będzie wyglądało tak. Tu mamy podwójne w dwóch puszkach. Ja tego sprawdzę, czy mnie widzicie, żeby nie było. Widzicie, ok, dobra. Później mamy różnego rodzaju, zobaczcie, gniazda antenowe z podłączeniem do telewizji i do satelity. Mamy łączniki, które są pojedyncze. Mamy łączniki, które, słuchajcie, są podwójne. Czyli na przykład mamy lampę, która ma kilka źródeł światła i możemy na przykład jedną żarówkę włączyć i drugą żarówkę, albo te dwie razem i jedne razem. Wtedy to się też dobrze sprawdza. Nieraz, jeżeli macie taki łącznik, a nie chcecie prowadzić dodatkowego okablowania, to możecie podłączyć dwie, z tego co wiem, chyba dwie lampy też się nawet da jakoś tam obejść i dwie osobne lampy podłączyć. I tu jest też łącznik schodowy, który najczęściej ma taki symbol albo schodów, albo no taki jest po prostu mały znaczek, tutaj tego wam nie pokażę. I tu jest łącznik też z ściemniaczem. Oczywiście jest bardzo dużo różnego rodzaju opraw
I one mogą być szklane, metalowe, plastikowe, mogą być dotykowe. Także wszystko to jest kwestia tak naprawdę designu i ceny, tak? Musicie też sprawdzić, jakie są różnice, bo jeżeli macie duży dom, to takie nawet najprostsze gniazda mogą Was kosztować na cały dom, te wszystkie oprawy i tak dalej, na przykład 2000, 3000, a mogą nawet 10, 15, 20. Po prostu rozstrzał jest przeolbrzymi, a tutaj się liczy ilość. Ilość ramek, ilość tych wszystkich wypełnień i tak dalej. Więc tutaj dobrze, żebyście sobie sprawdzili. I teraz, jeśli chodzi o podział gniazd ze względu na montaż, to mamy gniazda natynkowe i podtynkowe. Natynkowe one troszeczkę bardziej wystają. Mogą mieć takie, zobaczcie, klapki zamykane i w łazienkach zwróćcie uwagę, jak macie jakąś dokumentację od elektryka, ewentualnie od dewelopera, to bardzo często jest też oznaczone, że właśnie jest klasa szczelności, tam IP44 i one wszystkie mają właśnie takie klapki. Ja spotykałam się z tym, że bardzo rzadko się robi już te klapki, chyba że po prostu deweloper już tam zrobił, ale najczęściej ludzie to wymieniają. Ale jeżeli chcecie zachować tą szczelność, no to teoretycznie ta klapka powinna być zamknięta, ale nie każdy chce ze względów estetycznych właśnie takie gniazda natynkowe mieć. Czy macie jakieś pytania? Dajcie znać w komentarzu, czy wszystko jest w porządku? Czy mnie słyszycie? Czy jest wszystko ok? Nie wiem, do ilu osób ten komunikat dotarł, bo udostępniałam. Dobra. Jest, jest. Oczywiście o elektryce można by było dużo, dużo rozmawiać. Teraz Wam pokażę, jak sobie troszeczkę z tym poradzić. Zobaczcie, tu mamy gdzieś rysuneczek. Tu mamy jakiś rysuneczek, powiedzmy, że to jest nasz rysuneczek od dewelopera. I tu już mamy rozrysowane, gdzie byśmy chcieli mieć te poszczególne elementy. I teraz musimy się zastanowić, w których miejscach to oświetlenie byśmy chcieli. Powiedzmy, że tutaj, to robimy sobie krzyżyk tutaj. Oczywiście, jak macie wymiary tych mebli, wtedy łatwiej będzie dociągnąć te linie i mniej więcej wyznaczyć, gdzie te punkty są. Jeżeli tu mamy stół, to na przykład chcemy tutaj. Ten sektor, który tutaj jest, byśmy musieli doświetlić oraz tutaj tą część, która tu się znajduje. W łazience możemy doświetlić gdzieś, nie wiem, LEDami na przykład tą wnękę i gdzieś jakiś punkt jeden tutaj, ewentualnie jeszcze kinkiet przy lustrze. W tej części na pewno jeden punkt, który nam doświetli meble i też o meblach warto pamiętać, słuchajcie, możecie doświetlić meble zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Czyli zrobić sobie albo kierunkowe światło, które nam doświetli tą szafę, albo wprowadzić sobie profile LED-owe do środka szafy. Tak naprawdę można do każdej półki. Będzie się to wiązało oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale możecie zrobić na przykład w górnej półce, albo jak macie garderobę, możecie to zrobić w wysuniętej części na przykład górnej półki, albo na suficie. We wszystkich wnękach, tam gdzie ciężko zajrzeć, żeby dobrze zobaczyć te ubrania albo sprzęty, które przechowujecie, tam też warto ten mebel sobie porządnie doświetlić. Ja teraz Wam jeszcze troszkę pokazuję przykładów. Te rzeczy są akurat wszystkie z książki. I teraz kilka takich informacji. Jeżeli na przykład chcielibyście zastosować automatykę w danym mieszkaniu, czyli jakiś system inteligentnego domu, że na przykład sterowanie roletami, sterowanie ogrzewaniem, światłem i tak dalej, to dobrze jest, jak te puszki, które będziecie sobie robili, będą głębsze niż tradycyjne 40, dlatego że te moduły, które ma na przykład Fibaro, one zajmują trochę miejsca. Jeżeli macie możliwość i jeszcze instalacja elektryczna nie jest zrobiona, fajnie jak zrobicie sobie te puszki głębsze, tak żeby te moduły można było później włożyć. I dlaczego to jest dobre? Dlatego, że jeżeli nawet teraz nie stać Was na to, żeby tą automatykę założyć, a będziecie chcieli ją założyć, nie wiem, za pół roku, za rok, no to będziecie mieli już wszystko podłączone i w puszkach roletowych, i w puszkach dotyczących oświetlenia. I to, co polecam, żeby nie robić wszystkiego tylko i wyłącznie sterowanego słuchajcie, ze smartfona, tylko żebyście mieli też coś na ścianie, tak? Żeby jednak te włączniki były. To też bym Wam tutaj polecała.
z takich ważnych rzeczy dotyczących umiejscowienia, to zwróćcie uwagę tak. Jaki macie okap, jaka jest budowa okapu i na jakiej wysokości potrzebujecie kabel. Teoretycznie robi się około tam 180-200 cm i zawsze będzie w porządku. Ja się spotkałam jeden raz na budowie, że był tak nietypowy, słuchajcie, okap, że tylko w jednym jak gdyby miejscu, tylko na danej wysokości można było go podłączyć. Nieraz jest to tak, że to wystarczy jak gdyby kabel, który wychodzi ze ściany i go podłączamy do okapu, a nieraz jest potrzebny nawet gniazdo prądowe. Więc różne dziwne rzeczy widziałam. Sprawdźcie dokładnie, jak wasz okap się podłącza i na jakiej wysokości najlepiej, żeby ten wypust kablowy był zrobiony. O LEDach pod szafkami już mówiłam. Teraz tak, do zmywarki. Do zmywarki gniazdo najlepiej, słuchajcie, zrobić w szafce obok. Czyli na przykład, jeżeli zmywarka no najczęściej stoi oczywiście przy zlewie, to tej w szafce zlewowej. Jeżeli mamy piekarnik, jakąś mikrofalówkę, możemy zrobić w szafce obok, szafce u góry albo pod, jeżeli to jest zabudowa kominowa. Zawsze wtedy łatwiej nam na przykład jakiś sprzęt odłączyć, jeżeli gdzieś chcemy wyjechać. Dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli przy drzwiach wejściowych mamy taki włącznik, wyłącznik całej jak gdyby instalacji, czyli możemy wszystko wyłączyć jednym przyciskiem. O tym też możecie porozmawiać z elektrykiem, czy coś takiego Wam zrobię, bo to jest bardzo praktyczne i wygodne. Oczywiście jak macie system inteligentnego domu, możecie też zrobić to za pomocą aplikacji. I to naprawdę bardzo ułatwia, ale to jest może na osobnego live'a temat. Gniazdo do lodówki najlepiej umieścić obok lodówki, ale jak nie macie takiej możliwości, to może być też za lodówką. Różnie jest to robione przez deweloperów. Możecie też sprawdzić, jaki model macie lodówki, gdzie to będzie najsensowniejsze, na jakiej wysokości. Czy wyżej, czy niżej, jak się da, to może obok. Ale różnie jest to robione, więc też się nie musicie przejmować, jeżeli się okaże, że już macie za lodówką, że teraz będziecie musieli to przenosić. Najczęściej da się to zamontować, ale to też trzeba sprawdzić. Gniazda do telewizora i głośników. Możecie zastosować i mieć ochotę na telewizor, który będzie, słuchajcie, podwieszany. Ja zaraz zobaczę, czy tu będziemy mieli jakiś przykład. Gdzieś tu chyba będą. Zobaczcie, podwieszany. Jeżeli chcecie mieć podwieszany, to dobrze, jak zrobicie sobie taki kanał tak naprawdę wentylacyjny, który tam będzie zabudowany, gniazda pod spodem, część kabli pójdzie do góry, wyjdzie tutaj, a tutaj na tej wysokości podłączymy sobie element konstrukcyjny, montażowy do telewizora albo jakiegoś ramienia wyginającego i możemy po prostu całe to okablowanie ukryć. Jeżeli macie ścianę jakąś tam żelbetową, nie chcecie kłuć, nie macie możliwości, wykonawca Wam nie chce zrobić, z różne względy, to możecie też zastosować na ścianie jakiś panel, za którym to ukryjecie. Na przykład jakiś tam panel drewniany, tak? I możecie wtedy to sobie spokojnie wszystko ukryć. Teraz zobaczę, co tu jeszcze ciekawego mogłaby Wam pokazać i praktycznego. Aha, jeśli chodzi o na przykład gniazda prądowe. Gniazda w kuchni możemy zrobić albo na ścianie, tak najczęściej robi, powiedzmy deweloperzy robią. Może być w blacie, szczególnie dobre jest to w wyspie, ale może też być pod szafkami górnymi, tak jak jest tutaj. I w zależności od tego, gdzie widzicie więcej plusów i minusów, możecie to zastosować. Na ścianie na pewno będą gorzej, słuchajcie, wyglądać, jeżeli będziemy mieli jakieś na przykład tafle szklane. Nie wiem, czy to będę miał jakiś przykład, bo zawsze inaczej się dobiera oprawnie. Zawsze mamy ten sam kolor, chyba że nam zależy, żeby to jak gdyby podkreślić. Wtedy warto zrobić sobie na przykład właśnie pod szafkami. Ja bym chciała tu Wam pokazać jakieś przykłady. O, zobaczcie. Tu jest pod szafkami. Nie chcę się wczytać. O, mam nadzieję, że internet mi nie ucieka. Jest, dobra. Zobaczcie, tutaj mamy pod szafkami schowane. Wystarczy zrobić podwójne dno i możemy sobie te szafki zrobić. I na przykład na tafli szkła już nie ma nic. Możemy zrobić na ścianie, możemy zrobić w blacie. Tutaj ktoś sobie wymyślił takie wyjeżdżające. Ja akurat takich nie lubię. Nie polecam tego typu wyjeżdżających, ale jest dużo bardzo zgrabnych i ładnych otwierających się. Ja teraz bym Wam coś pokazała może. Sekundka.
Zaraz wam pokażę kilka takich nietypowych rzeczy. Ojej, gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie wiem, muszę na samej górze. O, zobaczcie. Mogą być na przykład takie i one są otwierane. Mogą być, zobaczę czy tu, takie i one naciska się na ten przycisk i to się otwiera i zamyka. One są w różnych kolorach. Zaraz wam pokażę. Miałam gdzieś zdjęcie z realizacji, ale to będzie szybciej w internecie. Zobaczcie, naciskamy, otwiera się, zamyka. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. Mogą być z boku wyspy, na przykład na boku wyspy możecie sobie zrobić, albo w boku mebla. Także tych opcji, słuchajcie, jest naprawdę sporo. Magda dołączyła. Cześć Magda. O elektryce dzisiaj mówię, także temat rzeka. Jak to mówię, ja sobie tylko sprawdzę. Wszystko jest ok. Dobra. Tutaj bym chciała wam jeszcze pokazać kilka rzeczy. Zobaczcie. Tu jest na przykład szafa i wzdłuż tej szafy jest zamontowany w suficie profil taki wpuszczany w sufit. Tu jest profil, który jest zamontowany wzdłuż szafki, zamontowany w podwójnym dnie właśnie szafki. Tutaj mamy pasek LED-owy, który jest zamontowany na zabudowie kartonowo-gipsowej i jeszcze dodatkowo elementy natynkowe, jakieś elementy też dekoracyjne. Możemy za różnymi zabudowami kartonowo-gipsowymi albo listwami też schować profile, słuchajcie, LED-owe. Możemy zrobić pod wanną, tylko tutaj uczulam, bo tutaj bardzo dużo wykonawców może wam nie zrobić tego, ale możecie ich jakoś tam uspokoić, że kupicie profil LED-owy szczelny, czyli na wymiar, bez możliwości zwrotu. Może on nie będzie idealnie od ściany do ściany, możecie ciutkę mniejszy kupić, ale żeby był szczelny, żeby miał właśnie klasę szczelności P44 albo więcej. I wtedy ten profil tu będzie zamontowany. Oczywiście, broń Boże, transformatora tutaj nie montujcie, tylko gdzieś go tam zamontujcie w jakimś tam innym miejscu schowanym, albo tak, żeby nie było dostępu do wody. Podświetlanie sufitu. Możecie też zrobić zabudowę i zrobić na przykład oczka LED-owe w ten sposób. Możecie, jeżeli nie chcecie, macie na przykład niskie wnętrze i nie chcecie robić sufitów podwieszanych, możecie takie bardzo płaskie oświetlenie też dodać. Tak jak tutaj, zobaczcie, doświetlające. Wycięło mnie z wszystkich miejsc. Zobaczcie, możecie też doświetlić. Nie chcę pokazać. Zobaczcie, możecie doświetlić tutaj całą linię ściany. Na przykład mogą być oczywiście przy schodach oświetlenie, ale możecie też doświetlić całą linię tutaj przy schodach. Ja się cofnę i pokażę wam z realizacji ostatniej. Na Instagramie wyjdziecie, to tam jest chyba filmik też. Te schody bardzo, bardzo fajnie wyszły. Zobaczcie. Każdy stopień jest podświetlany i pod każdym stopniem, który jest lekko wysunięty, jest profil LED-owy. To są chyba schody jesionowe, ale to mogą być każdy rodzaj schodów. Poręcze też mogą być, słuchajcie, podświetlane. Jak sobie wejdziecie na stronę firmy Kluś, to będziecie mogli zobaczyć realizację. Bardzo fajny efekt. Nie trzeba robić w ścianie właśnie żadnych oczek, także można to, słuchajcie, zastosować. Także polecam wam podświetlane schody i to wcale nie musi być bardzo drogie. Wszystko zależy od tego, ile będziecie mieli tych podświetleń. Teraz tak, jest taki mit, że przy każdym stopniu trzeba robić wypust kablowy na LED. Wszystko oczywiście zależy od producenta tych schodów, ale możecie tak się dogadać, że gdzieś pod schodami w jakiejś wnęce, w szafce będzie zasilacz. Zrobicie tylko jeden wypust kablowy na samym początku. I po prostu one, jak schody będą montowane, to już w fabryce tak wam zrobią, że one będą wszystkie podłączone i tylko jednym kablem będziecie przypinać, czyli nie będziecie musieli dużo przerabiać przy tych schodach, możecie się dogadać i w ten sposób to zrobić też. Czy wszystko jasne jest to, co ja mówiłam? Mam nadzieję, że tak.
Okej, dobra. Wracam do moich technicznych. Ojejku, już 18. Dobrze, to muszę tutaj wszystko już zrobić i kończyć. Okej. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, bo oczywiście o elektryce można by było mówić dużo, dużo, dużo. Są różne tematy, inaczej w kuchni, inaczej w łazience, inaczej w sypialni. Tych możliwości, słuchajcie, jest bardzo dużo. Są w kuchni, możecie zrobić sobie na przykład na mały przycisk ten profil LED-owy, możecie zrobić na fotokomórkę, że jak raz przejdziecie ręką, to trochę się zaświeci, jak drugi raz, to mocniej. Możecie zrobić opcję, że wbudujecie sobie, poprosicie o stolarza, żeby od dołu Wam wbudował oświetlenie, ten włącznik, żeby on nie był widoczny. Także tych opcji jest naprawdę, słuchajcie, mnóstwo. Warto się z tym zapoznać. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która też się może u Was sprawdzić. To są gniazda w szafkach, w szufladach. Zobaczcie, to jest szuflada łazienkowa. Mamy podwójny tutaj tył zrobiony. Są normalnie oprawy zrobione. Oczywiście te oprawy mogą być też z IP44, z klapeczką i tak dalej. I zobaczcie, co mamy w środku. Tutaj wystaje nam puszka. Mamy przewód taki zawijany, który jest tutaj podłączony i tutaj mamy w tyle szafki wycięty otwór, kabel jest przypięty i ten kabel jest rozciągliwy i nam podąża razem z szufladą. Do tej szuflady możemy na stałe podłączyć sobie szczoteczkę do zębów, jakąś suszarkę, golarki i tak dalej, tylko w miarę, żeby ta wysokość była troszeczkę tam wyższa, żeby nam się to wszystko zmieściło, więc tutaj na tą wysokość też zwróćcie uwagę. Podsumowując, kilka źródeł światła, niekoniecznie jedna lampa na środku. Możecie w ogóle zrezygnować z lamp na środku, jeżeli doświetlicie naokoło, jeżeli będziecie mieli jeszcze dodatkowe jakieś lampy dekoracyjne, punktowe. Zróbcie sobie dobrze, nie róbcie za dużo gniazd prądowych, bo one później brzydko wyglądają. Nie mówiłam jeszcze o kolorystyce, ale jeśli chodzi o kolorystykę, możecie właśnie przy ciemnych jakichś ścianach pójść w jakieś ciemniejsze kolory, a na resztę zastosować jasny kolor, nie wiem, biel, w zależności od tego, w jakich kolorach macie ściany. Nie kombinujcie zbyt dużą ilością kolorów, no i unikajcie jakichś wzorów, jakichś kwiatków, pasków, bo to naprawdę będzie rzucało się w oczy i no to zawsze jest na granicy jakiegoś tam kiczu, chyba że macie jakieś wnętrze, które jest bardzo bujne i kolorowe, więc to wszystko tak naprawdę zależy od Was. Musicie zrobić sobie najlepiej pod Was, tylko żeby też nie za dużo, bo później będziecie płacić za każdą puszkę zrobioną. Jeżeli macie dane pomieszczenie, to tak sobie zróbcie, żeby można było wszędzie podpiąć odkurzacz. Jeżeli macie odkurzacz centralny, oczywiście to będzie wyglądało inaczej, bo będziecie musieli mieć specjalne podłączenia, ale żeby nie było takiej sytuacji, że mamy za mało tego oświetlenia albo za daleko jest, żeby podłączyć i posprzątać, ale też żeby nie było na każdej ścianie, w każdym narożniku po dwa gniazda prądowe, bo tego naprawdę nie wykorzystacie i będzie Wam to tylko szpeciło, no i będziecie musieli zapłacić za każdą oprawę i za zrobienie tego dodatkowo i ekstra. Ja tylko luknę, czy tu są jakieś... Jak, Agnieszko, jak dobierać temperaturę barwy światła? To nie jest aż takie skomplikowane, chociaż tyle tego jest w internecie i w sklepach, jak się pojedzie, to można dostać na głowę. Najlepiej zapamiętać trzy, jak gdyby... Nie Wam pokażę. Trzy rzeczy. I tylko się tego trzymać. Zaraz Wam pokażę. Tu gdzieś miałam takie ładne zdjęcie, też gdzieś z internetu. To z internetu zaraz gdzieś tutaj... Tu jak wpiszecie jakieś źródła światła, to znajdziecie. Zobaczcie. 5,5 Kelwina, 6,5, 3 i 4. 3000 mamy barwę ciepłą. 3,5 mamy barwę ciepłą. Więc 3 i 3,5 stosujemy. Ja najczęściej stosuję 3,5, szczególnie w kuchni pod szafkami kuchennymi. Dobrze mi się przy tym pracuje, także ja jestem za tym, żeby robić 3500 Kelwina. Jeżeli macie jakieś... Nie lubicie takiego żółtego światła, no bo światło takie przyjemne dla oka to jest trochę żółte, tak? Te 2,5 do 3,5 ono będzie żółte, im niżej w dół, tym będzie bardziej żółte. Żarówki mają chyba w granicach 200, 2,5, już teraz nie pamiętam. Te takie tradycyjne, które kiedyś tam mieliśmy.
Ja uważam, że 3-3,5 jest dobre, przyjemne dla oka i dobrze się przy tym robi, ale dużo osób chciałoby mieć takie światło, wiecie, białe, neutralne, takie, które nie zawiera, nie widać w nim ani takiej żółtej poświaty, ani tej niebieskiej, typowej, zobaczcie, dla takiej wyższej temperatury barwowej. I dużo osób wybiera, słuchajcie, to 3000 kelwinów. I ja teraz 4000 kelwinów. I teraz ja Wam pokażę, nie wiem, czy to będzie gdzieś widać. 4000, no nie wiem, czy to będę mogła pokazać, ale zobaczcie, 3,5 to będzie taka delikatna, żółta poświata, przyjemna dla oka. 4000 będzie neutralne. Nie wiem, czy... o, zobaczcie, tutaj jeszcze cieplej. Zobaczcie, tutaj pewnie jest mniej niż 3000, bo jest o wiele bardziej żółta ta barwa. A 4000 to będzie taka barwa neutralna. Ja bym powyżej 4000 nie wychodziła. Tu Wam pokażę tymczasowo, tu jest więcej. Tu jest chyba 4500. I to na dłuższą metę może być męczące. Może do dyskoteki ok, ale tak to niekoniecznie. Ale w granicach 4000 powinna być biała taka bez niebieskiej poświaty. Jeżeli już jest ta niebieska poświata, to mamy większą temperaturę barwową. Czyli podsumowując, żeby nie przekraczać tych 4000. Nawet jeżeli chcemy, że jak mamy białą ścianę, chcemy, żeby ona była podświetlana na biało, ale naprawdę, słuchajcie, jak będziecie trochę przebywać w takim pomieszczeniu, to będziecie zmęczeni, oczy was będą boleć albo głowa, więc no, trzeba z tym po prostu uważać. Żeby tego po prostu nie robić. Tylko ja, chwila, bo chyba wy mnie nie widzicie. No nie widzicie. Ja tu pokazuję, ale tu nic nie widać. Sekunda. Temperatura barwowa. Pokażę Wam jeszcze raz to zdjęcie. Zrobię udostępnianie ekranu i siebie tutaj troszeczkę tu spuszczę. Zobaczcie. Zobaczcie, 4000 niby, że jeszcze żółta, ale to tak nie jest do końca. Tu są te zwykłe żarówki, a tu jest zimniej, ale ja bym chciała Wam pokazać coś lepszego. Lepsze zdjęcie jakieś. Ja Wam pokażę to. Zobaczcie. Tutaj mamy barwę, powiedzmy 4000. Tu mamy 3,5 pod szafkami. Tu już jest niebieska podświata, mamy więcej, czyli 4,5, czyli już będzie chłodniej i nie do końca przyjemnie. Tu mamy ciepłą barwę, poniżej 3000. A tak to wygląda, takie zestawienie, a tak to wygląda, jak wszystko jest razem, zobaczcie. 3000, trochę żółci, 3,5. 3,5 będzie pomiędzy 3,5 a 4. 4000 to będzie taka neutralna. Białe, to dosyć biały ten kolor będzie, ale już powyżej, zobaczcie, już się robi barwa niebieskawa. I ona już nie do końca jest dla oka przyjemna. Na dłuższą metę po prostu możemy być zmęczeni. Więc starajmy się nie przekraczać tych 4000. Czy to, co pokazałam, jest dla Was jasne? Dajcie znać, czy to jest w porządku. Macie jakieś pytania? Przerzuciłam się teraz na Ato. Live'y będą tutaj prowadzone. Dla wszystkich osób, które oglądają powtórkę na Agnieszka Pasieka Adamek, to przypominam, żeby właśnie wchodzić tutaj. Możecie sobie też różne lampy obejrzeć u mnie na Pinterestie. Zobaczcie, Pinterest, Ato projekty. Jak wejdziecie w boardy, to jest kategoria z lampami. Tu jest bardzo dużo przypinowanych lamp. Możecie wejść sobie też do Homebooka. Tu jest bardzo fajne wyszukiwanie po kolorach, cenie, wielkości, rodzaju źródła światła. Więc możecie sobie tutaj wszystko powybierać. Możecie albo przypinować na Pinterestie, albo się zalogować do Homebooka i tutaj sobie utworzyć katalogi. Też Wam polecam. I też w tej części inspiracji, w tym live, o którym mówię na YouTubie, mam część już, słuchajcie, tych live'ów włożonych. Zobaczcie, chyba 9 już ich jest. Był temat... nie wiem, nie widzę go tutaj. Jak? Już tu mam to, czy nie?
Jak zaplanować remont? Chyba nie jest jeszcze na YouTubie włożone. Inspiracje jest. Inspiracje do wnętrz, gdzie ich szukać, jak je gromadzić. I tam też w tym live'ie omawiam, jak to zrobić. I tam właśnie na tym etapie tak naprawdę powinniśmy troszeczkę poszukać właśnie tych wszystkich lamp i tych inspiracji, żeby potem, jak zabierzemy się za elektrykę, wiedzieć, czy w sypialni chcemy mieć lampy wiszące, kinkiety, czy może lampy stojące na stolikach nocnych. Więc na to zwróćcie uwagę. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Będzie mi miło, jak dodacie jakieś komentarze. Później, jak będziecie to oglądali. Jak macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać. Ja wiem, że ten temat nie jest wyczerpany. Bardzo możliwe, że on będzie w kolejnych live'ach zrobiony w ten sposób, że będę opowiadała o aranżacji poszczególnych pomieszczeń i ten wątek będzie się powielał. Najprawdopodobniej w przyszły wtorek będzie live z gościem. To będzie specjalistka od trendów. Jeszcze Wam nie powiem kto, ale dam post i tak dalej. A teraz dla wszystkich, których będę widziała, którzy wybierają się na Warsaw Home, to gorąco zapraszam, dlatego że będę tam w sobotę na stoisku Homebooka. To jest chyba hala stoisko 2.1 i o 13 będzie panel dyskusyjny, w którym będę brała udział. Jeżeli macie ochotę, możecie kupić książkę przez moją książkę przez internet z opcją odbiór osobisty. Jeżeli jesteście w Warszawie, to w sobotę tam będę od godziny na pewno, tak przypuszczam, że od 12 jeszcze kilka godzin, więc możecie sobie ją odebrać i zaoszczędzić te 16 zł właśnie na przesyłce, ale koniecznie dajcie adnotację, że ten odbiór osobisty będzie właśnie w Warszawie, właśnie na targach Warsaw Home. Nie mam możliwości, że będę jeździła po całej Warszawie, Wam rozwoziła te książki, bo będę tam naprawdę cały dzień i w niedzielę również też, ale jak chcecie tą książkę po prostu sobie taniej kupić o te 16 zł koszt przesyłki, to możecie sobie teraz to zrobić. Oczywiście wszystkie osoby z Poznania mogą sobie odebrać tą książkę u mnie w biurze. No i co? No i miłego dnia Wam, wieczoru Wam życzę i końca tygodnia. Jak Wam się podobało, to możecie to udostępnić dalej. Będzie mi niezmiernie miło i do zobaczenia. Bardzo gorąco Wam dziękuję.